Cześć. Chciałem ci powiedzieć, że życie jest jedną wielką zmianą. Nie spodziewałem się, że to będzie tak odzwierciedlone w moim życiu, tak dokładnie, w szczegółach, że takie zmiany nastąpią. Martwiłem się, że dla mnie już nie ma żadnego ratunku. Błędnie. Myślałem, że już tak będzie. Też błędnie. Bo jeśli dojdzie jakaś myśl pozytywna do ciebie, to możesz zmienić wszystko. Możesz zmienić całe swoje życie. Otoczenie ci bardzo w tym pomaga i czasami pomaga ci w też drugą stronę. Wszystko zależy też od ciebie. Jak potraktujesz swoje życie. Jak chcesz żyć. Ja tak mówię, że moje życie było pełne różnych zbiegów okoliczności. Zbiegów okoliczności. Tylko, że nie ma zbiegów okoliczności. Bo wszystko jakoś sami zaplanowaliśmy sobie, żeby doświadczyć tutaj na ziemi. W tej grze zwanej na ziemi. Także chcąc, nie chcąc, wszystkie twoje myśli, słowa realizują się. Za jakiś czas niektóre się realizują od razu. Osoby, które spotkałem na swojej drodze, no to przeważnie sami aniołowie. Moi braciszkowie, siostrzyczki, przyjaciele. Mogę wymieniać ich w bardzo dużo jest ich. Nie spodziewałem się, że będę miał tak dużo przyjaciół. To jest niesamowite. Mógłbym ich powymieniać z imienia nazwiska nawet. Ojejo. Tylko nie chciałbym nikogo pominąć, dlatego nie będę wymieniał. Ktoś by mógł jeszcze pomyśleć, o mnie zapomniał. No. Jednak wszystko można zmienić, słuchajcie. Przede wszystkim trzeba zacząć od siebie. Tak, trzeba zbuntować się przeciwko sobie. Tak. Nie poddać się. Na flagi białej nigdy nie powinno być. No i przede wszystkim też słuchać siebie, bo jeśli słuchasz siebie, to no źle sobie na pewno nie zrobisz. No i nie być pod wpływem innych ludzi, używek, alkoholu, jedzenia. Całkiem niedawno zrezygnowałem ponownie z alkoholu. Kompletnie go nie potrzebuję. Okazuje się, że on był w ogóle niepotrzebny. Jedynie był potrzebny do tego, żeby się napić czegoś, cokolwiek. Ale po jakimś czasie zauważasz, że już to w ogóle jest bez sensu. Czyli w momencie, kiedy zrezygnowałem z alkoholu, to jakbym... No dzisiaj do mnie to doszło. Dzisiaj do mnie to doszło rano, jak się przebudziłem, taki piękny dzień, że jakbym zaprosił do siebie miłość. Tak, zaprosiłem do siebie miłość.
No i wróciłem do swojej orężady czerwonej, którą znacie, w polską taką czerwoną orężadę. Też będę musiał wyprosić cukier za niedługo, ale na razie jest to bardzo dobre i smaczne. Coś wspaniałego, że można coś takiego dobrego zrobić. Bo my jesteśmy ogólnie dobrzy. Każdy z nas, gdziekolwiek mieszkasz, nieważne w jakim kraju, na jakiej planecie, w którym jesteś wymiarze, który wszechświat tworzyłeś, stworzyłaś. Wszyscy ogólnie jesteśmy wspaniali, cudowni. Jesteśmy wszechstronnie utalentowani, rozumiesz? To jest niesamowite. Wszechstronnie utalentowani jesteśmy. Wszystko potrafimy zrobić. Właściwie jesteśmy samowystarczalni. Ale do tego trzeba dojść małymi kroczkami, powolutku, odhaczać to wszystko. Odciąć się od iluzji, która nam jest sprzedawana w telewizji i w mediach. No, jest to bardzo dobre, wiadomo. Jest to narzędzie zarządzania ludźmi, którzy nie radzą sobie sami w życiu. Jest to w tym momencie dobre. Tak samo jak każda z wiar. Wszystkie wiary są właściwie bardzo dobre. Bo mnóstwo osób jest zagubionych i widzą w tym nadzieję. Ale właśnie wszystko powinno zmierzać do tego, żebyś w końcu uwierzył, uwierzyła w siebie. I wtedy dopiero zaczyna się zabawa. Wtedy można przenosić góry. No bo najważniejsze, żeby ukochać siebie. Jak ukochasz siebie, to cały świat jest ukochany. Nic nie potrzebujesz. Ty jesteś całym światem. Całym wszechświatem. Jak spotykasz mnie albo kogokolwiek na swojej drodze, to nie spotykasz jedynie jakiejś tam osoby, która idzie w twoim kierunku. Spotykasz cały wszechświat, który cię mija. Inny wszechświat niż twój. Równie cudowny, aczkolwiek inny. Każdy ma inny scenariusz z nas. A to jest piękne, że mamy tyle tutaj różnych innych wcieleń, jakby jak to nazwać, nie wiem, innych anacji. Pięknie to wszystko stworzyliśmy. Zobaczcie, jak to ładnie działa. Od zarania ludzkości, od zarania w ogóle powstania życia na Ziemi, jak to powiedzieć, w tym wszechświecie. No, byliśmy przy wszystkim, przy tworzeniu tego wszechświata. To my to wszystko stworzyliśmy. Myślisz, że byli jacyś pradawni? Byli pradawni, którzy wykopali tunele, zostawili nam całą Ziemię urządzoną. No cudownie. No, tylko pomyśl, że to wszystko my zrobiliśmy. Ty, ja, tamci, oni. Wszystko my. Poprzez naszych przodków, którzy też byli nami. Bo wiesz, po co rodzice i dziadkowie uczą nas tego wszystkiego? Jak przeżyć? Bo są nami. Jesteśmy ich częścią, zostają, my po nich zostajemy, słuchajcie. No, czyli kto oni są? No my. Nie ma żadnych obcych. Myślicie, że to przypadek, tak? Przypadek, że urodziliście się gdzieś tam w Afryce, albo w Ameryce, w Japonii, w Chinach, w Europie, w Azji. W Asgardzie, gdziekolwiek jeszcze wymyślicie jakieś piękne teorie spiskowe, czy na płaskiej ziemi, czy na okrągłej, to nie ma kompletnie znaczenia. To kompletnie nie ma znaczenia.
bo każdy z nas, gdziekolwiek żyje, chce po prostu cudownie przeżyć życie w miłości, w radości, w szczęściu. Tylko tyle. Tylko tyle. Bo gdyby nie wszystko, co się wydarzyło do tej pory, jakieś ciężkie sprawy, i te lepsze, i te najlepsze, no to nie spotkalibyśmy się tutaj, słuchajcie. Nie, nie spotkalibyśmy się. Bylibyśmy w innym miejscu. A tak to nas scala, wszystkie te tematy, te myśli łączące nas, telepatia, rozmowy. Bez przerwy my nie rozmawiamy tylko i wyłącznie ze sobą, ale my rozmawiamy ze wszystkimi. Czasem tak mam, że to już się podziało już wiele lat temu, ale teraz już wiem, mogę to nazwać. Jak nieraz siedziałem na jakimś festiwalu przy bębnie swoim i albo gdzieś tam się wpatrywałem w niebo, albo byłem na pięknym koncercie. No. To nieraz ktoś podchodził do mnie i wiedziałem, jak już pytanie zada i kto co powie właściwie. Nawet jak ktoś przechodzi gdzieś tam ulicą, to już wiem, dlaczego jest tak ubrany, dlaczego jest smutny, dlaczego jest wesoły. Nie mówię o tym, że konkretnie wiem po prostu, że imię, nazwisko, coś tam. Nie. Po prostu wiem, co może dźwigać ta osoba. Czuję to. Czyli rozmawiamy. Na okrągło rozmawiamy między sobą. To jest piękne. Ja kiedyś myślałem, że to są jakieś moje problemy. Słuchajcie, nawet się ubrałem, że depresję dostałem. Lekarz to nazwał depresję. Miałem brać antydepresanty. Na początku je brałem. Doksepin, jakieś tam 20, nie pamiętam. Ale one tak mnie otomaniały. Tak się czułem taki zbity. No i mój pies wtedy, miałem pięknego, mądrego Rottweilera w tamtym czasie, to i wokół był las. To po prostu... Ja przez 2 lata chodziłem, słuchajcie, z psem po lesie. Nie brałem żadnych tabletek. Las, energia lasu, grzybnia, nie wiem, czy słyszycie, ale jak zbieracie grzyby, które naukowcy mówią, że są nic nie warte, to zabieracie z lasu tylko same zarodniki, a grzybnią jest cały las. Czyli cokolwiek wprowadzacie do swojego organizmu, jakąś roślinę, a jest ich mnóstwo, roślin mocy. Najbardziej nienawidzę na marihuana, różne inne grzyby. To są cudowne, wspaniałe rośliny, które wystarczy raz zażyć, tak naprawdę. Nie trzeba ich w ogóle brać, żeby zobaczyć siebie. Potem mogę sobie posiedzieć z wami, jak teraz, na czysto. Bez niczego. Bez alkoholu, bez żadnych używek. O, jedyną używką jest teraz orężada. Na zdrowie. Oj, przepysznie się rozlatują te bąbelki. Otóż to właśnie. Tyle chciałem właśnie ci powiedzieć. Że jestem na czysto już. Tak. Przyłącz się do mnie. Bo czuję się naprawdę rewelacyjnie. Jak tylko pomyślę sobie o tym, że w moim organizmie płynie niebiańska krew. No bo jakby inaczej, skoro całe moje ciało jest zregenerowane, naprawione, nie mam żadnych chorób, nie choruję już od kilku lat.
A teraz to już w ogóle będzie inaczej, bo zamierzam wyprowadzić nawet jedzenie z mojego życia. No i picie w ogóle. To będzie ciekawe doświadczenie. Może słyszeliście o takim bertarianizmie, solarianizmie. Solarianie żywią się jedynie promieniami słońca. To jest piękne. A Brytarianie, no to są też odmiana solarian. Brytarianie żywią się oddechem. To jest naprawdę mocny wypas wyżywieniowy, naprawdę. Bo poprzez nasz oddech wprowadzamy cudowną ilość pożywienia do swojego organizmu. Tyle jest składu tego w powietrzu. To jest, a już nie mówiąc, bo jeszcze wodę na razie piję, ale woda jest po prostu cała oczyszczona na całym świecie. Jak byłem z moim przyjacielem Mateuszkiem Szkopem w Maroku. Dziękuję, że mnie zabrałeś ze sobą i razem się zabraliśmy. To świadczyłem tam niesamowitych rzeczy. Tam piłem wodę prosto z kranu. Nawet z takiej kałuży, która już leciała woda długo, długo. Taką zielonkawą i nic w nim, słuchajcie, nie było. To jest tak, wszystko jest cudowne i dobre. Już nie mówiąc o owocach, warzywach, które tam było wszystko bardzo pyszne. Afryka jest czysta, jest nieskalana zanieczyszczeniami. Podobnie jak Europa. Bo sami sobie wszystko robimy tak naprawdę, słuchajcie. Nie ma do nikogo zastrzeżeń, nie mam. Nie mam zastrzeżeń do polityków. Gdyby nie oni, to też bym nie był w tym miejscu, gdzie teraz jestem, bo czasami trzeba zwrócić uwagę właśnie, że oni też robią dobrą robotę, pokazując nam, do jakiego stopnia można upodlić ludzi. Na ile się możemy zgodzić. I czas buntów też. Czas buntów, wojen już przeminął. Już nie ma po co. Bo jeśli ty zaczniesz się zmieniać, będziesz samą miłością. I coraz więcej osób to będzie zauważać. Bo to bardzo szybko promieniuje. To tak, jakbyś siał ziarno. No, zasiew robimy. Dziękuję, że ja też jestem tym zasiewem, że ktoś zasiał we mnie ziarnko. Dziękuję wam wszystkim, którzy wytrzymywaliście moje różne klimaty. Byliście zawsze przy mnie. Jestem niesamowicie wdzięczny. Przeprowadzam się na wieś, buduję wioskę dla ludzi. Z wdzięczności dla nich. I z wdzięczności dla tych wszystkich ludzi, którzy jeszcze o tym nie wiedzą. Że można coś zmienić. Niech się niesie ta wieść po całym wszechświecie i wszystkich innych wymiarach. Niech się niesie ta miłość po całych wszystkich wymiarach, że można coś zmienić. Tak. Trzeba zacząć od siebie. Ja bardzo do tego długo podchodziłem. Oj, bardzo delikatnie. Bałem się wszystkiego, słuchajcie. Bałem się zmian. Teraz już się niczego nie boję. Nawet śmierci się nie boję. Bo wiem, że to tylko przejście będzie do kolejnego ja. Pod warunkiem, że w ogóle będzie jakiekolwiek przejście. Bo prawdopodobnie my nigdy nie umieramy. Prawdopodobnie sami sobie resetujemy tą pamięć, żeby łatwiej
Tam było przeżywać nowe scenariusze, nowe inne, odmienne rzeczy. Czyli sami to wszystko sobie robimy. Poprzez naszych przyjaciół, kolegów, koleżanek, braci i sióstr, poprzez naszą cudowną rodzinę. Miałem cudownego ojca, który po prostu pomógł mi w tym, jak mógł, żebym teraz był tak z wami rozmawiał. Mam cudowną mamę, która zawsze się martwi o mnie, a ja o nią. Jest niesamowicie cudowna. Mam cudowną siostrę. Jest cudowna, jest taka podobna do mnie. Kocham ją mocno. Mam cudowną córkę. Jestem naprawdę szczęśliwy. Mam wszystko. Słuchajcie, posadziłem tyle drzew już. Tyle pomagałem budować domów różnych. I dalej będę budował coraz więcej tych domów. Żebyśmy mogli wspólnie zamieszkać sobie razem. Żebyśmy mogli cieszyć się deszczem, słońcem, śniegiem. Wszystkim. Wspólną grą na instrumentach. Fajnie, że jesteś. Naprawdę. Że jesteś w tym samym czasie tutaj ze mną. Nie tam gdzieś indziej, tylko akurat tak się złożyło, że się umówiliśmy chyba. Fajnie, że jesteś. To jest piękne, że mogę być razem z tobą tutaj. Jak biorę oddech taki głęboki teraz, to jestem troszkę nieprzygotowany do tego, ale jak wypełniam tą swoją wazę, która już jest tak pięknie wysprzątana i czysta, to jestem jakby w kosmosie, słuchajcie. To jest bardzo wciągające. Uważajcie, nie dajcie się wciągnąć tak szybko, bo samym oddechem można. Prana jest wszędzie wokół nas, energia. Ty jesteś chodzącą elektrownią, słuchaj. Jeżeli ktoś ci wmówił, że na coś chorujesz, to tu mu pokaż, o, tu. No wszyscy jesteśmy zdrowi. Tylko czasem sobie nie radzimy i szukamy odpowiedzi, a powinniśmy po prostu zaufać sobie, swojej intuicji. No, wiem, biłem się z tym przez wiele lat. Nie ufałem sobie. Łykałem wszystko jak wieloryb. Cały ten plankton łykałem. Bo nie ufałem sobie. A wystarczyło po prostu małymi kroczkami zaufać sobie. Także cieszę się, że byłeś, byłaś przy mnie w tych trudnych moich chwilach w życiu. Kimkolwiek jesteś, bo i tak masz wpływ na moje życie. Dziękuję tym osobom, które mają wpływ i miały bezpośredni. Wszystkim osobom dziękuję. Wszystkim osobom dziękuję za ten czas. Wszystkim osobom wybaczam cokolwiek zrobiły mi, bo to wszystko doprowadziły mnie w te miejsce. No i chciałbym, żeby one mi wybaczyły i przepraszam ich wszystkich za to, cokolwiek zrobiłem tobie. Wybacz mi. I dziękuję za to wszystko, co
co zaistniało między nami. Z każdym dniem czuję to coraz mocniej, że wszystko, co zrobiliśmy sobie, mimo wszystko w skali makro, było dobre. Ale to jest taki proces, który trwa jakiś czas w głowie, żeby w końcu zaufać sobie. Że nie ma złych ludzi, po prostu nie ma. Nie ma dobrych też ludzi. Wszyscy są ogólnie dobrzy. Niesamowite, nie? Także reasumując, pięknie Cię widzieć w takim stanie, jakim jesteś. Akceptuję Ciebie takim, jakim jesteś. Myślę, że to jest na początek potrzebne dla każdego, żeby ktoś Ciebie zaakceptował takim, jakim jesteś. Obojętnie, kim jesteś. Bo jeśli ktoś Ciebie zaakceptuje, to może dojdzie kiedyś do tego, tak jak u mnie doszło, że w końcu zaakceptowałem siebie. No i wtedy to się zmiany zaczynają. Bardzo szybko. Bardzo szybko. Sam organizm się naprawia, słuchajcie. Odrzucamy to, co nam już niepotrzebne jest. Wszystko mamy, słuchajcie, odpowiedzi. Wszystkie mamy, całą tą kulę kryształową mamy w sobie. Nasz organizm sam nam pokazuje, co jest dobre dla nas. Inaczej. Dzięki roślinom mocy, które znacie wszystkie. Niektóre są zakazane, bo pewne instytucje miałyby problem z przeżyciem. Ale dzięki nim, które wystarczy raz tylko spróbować, na raz konkretnie. One już zostają na całe życie w Tobie, bo już dawno tam wszystko jest w Tobie. Ale wtedy możesz zobaczyć głębię swojego istnienia. Możesz zobaczyć naprawdę, o co chodzi w tym życiu. O co chodzi w Twoim życiu. I dlaczego akurat tak jest. To ja Ci powiem dlaczego. Bo tak jest dobrze. Cokolwiek się dzieje w Twoim życiu, to nas uczy bardzo. To jest bardzo dobra lekcja. Po jakimś czasie dochodzi do Ciebie, co tak naprawdę sprawia Ci przyjemność. A co tak naprawdę sprawia Ci ból. Organizm sam Ci podpowie, bo możesz po prostu doświadczać cierpień. Przez samą siebie. No tak. No bo jeżeli nie prowadzimy siebie sami, a ktoś nas prowadzi, no to są doświadczenia dla nas, tak? To można doświadczać. Świetnie. No i tym sposobem właśnie wracamy do tego, że przychodzi taki moment kulminacyjny, gdzie wszystko już wiesz, czyli odnośnie swojego ciała, swojej intuicji. Przeczuwasz, że to ci naprawdę nie służy. Albo na przykład, że to ci dobrze działa. Wszystko jest w tobie. Wszystko, co sobie wprowadzamy do swojego organizmu, łącznie z powietrzem, wodą, wszystko cudownie na nas działa. Niektóre rzeczy, które nie leżą już dla nas, to po prostu musimy je szybko wydalić z organizmu. To jest bardzo dobry sygnał, że zaczyna się sprzątanie. No, wszystkie intencje, słuchajcie, które prowadziliście podczas medytacji. Ja na przykład nie wiedziałem, słuchajcie, że ja całe życie medytowałem. Od takiego małego, jak się urodziłem.
Nawet lewitowałem wtedy, jak byłem mały, także były cudowne chwile. Ale ja całe życie medytowałem, miałem mnóstwo intencji, żeby być tutaj teraz z tobą. No i jestem. Jestem szczęśliwy sam ze sobą. Teraz chcę się tym szczęściem podzielić z innymi. Miłością, zaopiekowaniem, przytuleniem. Żeby wspólnie uprawiać rośliny, sadzić warzywa, owoce. Żeby wspólnie budować twój dom, mój dom. Coś niesamowitego, nie? Zobaczcie, ile pojawia się obfitości. Niesamowite, nie? Sama obfitość jest. Jak przez 2 miesiące byłem w wiosce hiszpańskiej, niesamowicie u Marii, Hanesa. Piękni ludzie. Słuchajcie, ja bez przerwy miałem piosenkę Miłość jest wokół nas, wiesz, to jest takie niesamowite. Love is in the end. Na okrągło to czułem. Nie wiem, byłem w jakimś cudownym miejscu, wśród cudownych ludzi. Niekoniecznie. Ja po prostu byłem szczęśliwy z nimi. Oni mi pokazali, że można siebie odnaleźć. Ja myślałem, że jestem odnaleziony jakiś. Teraz siebie odnalazłem jeszcze bardziej. I chciałbym, żeby tobie się też to przytrafiło. Wystarczy sobie pozwolić na to. Pozwól sobie na to, by się tobie przytrafiło. Żyj jak chcesz. Obojętnie kim jesteś, żyj po prostu jak chcesz żyć. Tak, żeby sprawiało ci to przyjemność, tak naprawdę. I nie szkodziło innym. Pomagaj innym. Dziel się miłością, dobrocią. Miłym przywitaniem. Akceptacją. O. Akceptacją. Daję ci gwarancję, że zmienisz całe życie wokół siebie. Wszystko. Zacznij od siebie. Ja to zacząłem już. Już robić. Już teraz oficjalnie jeszcze bardziej. No. Zapraszam ciebie do nowego życia. Nic od ciebie nie chcę. Nic. Nie chcę żadnych pieniędzy. Nic nie chcę od ciebie. Chcę tylko, żebyś był, była szczęśliwa. O. O, to będzie coś cudowniejsze. Jak odezwiesz się do mnie i powiesz, że już. No, a ja już będę wiedział o tym, że to już jest. Już. Tak. To już jest, słuchajcie. Myślicie, że ta fala taka światła, która jest na Ziemi teraz, we wszystkich wszechświatach i w światach równoległych, to myślicie też, że ta fala pochodzi ze Słońca? Też pochodzi ze Słońca. Ale ta fala światła, która jest teraz na Ziemi, we wszystkich wymiarach i we wszystkich wszechświatach, to wiecie, skąd ona pochodzi? Z naszej miłości. Bo miłość wszystko wygrywa, słuchajcie.
Jakby wam to powiedzieć? Miłość zawsze wygrywa. Obojętnie, co jeszcze ma się zdarzyć w moim życiu, ja nie boję się już niczego. Bo wiem, że miłość zawsze wygra. Zrób sobie szczęście. Zrób sobie dobry dzień, dobry tydzień, dobry miesiąc, dobry rok, dobre całą resztę życia. No, nie odmawiaj sobie. Znajdź czas dla siebie. Powiedz to wszystkim w koło. To jest zasiew właśnie. Zasiej to ziarno. Każdemu, kogo spotkasz, powiedz im, że zmieniasz swoje życie. Że masz czas na to, żeby w końcu to zrobić. Że nie czekasz na emeryturę. To też jest dobre. Ale nie czekaj już na nic. Bo wszystko jest tutaj i teraz już dawno jest. Wszystko jest w tobie. Wszystko, czego potrzebujesz, jest w tobie i wokół ciebie. Wszystko. Twój organizm się regeneruje codziennie bez przerwy na okrągło. Wszystkie twoje komórki idą w jednym kierunku, słuchajcie. No, tam jest tak cudownie. Taka zabawa. Wszyscy idą pod jednym sztandarem. Idziemy. Naprawdę. Wszystkie komórki się cieszą, bo idą w jednym kierunku. One po prostu są strasznie zadowolone, szczęśliwe. Tak jak i my. My też jesteśmy komórkami jednego organizmu, słuchajcie. Słuchaj, jesteś taką samą komórką jak ja. Też idziemy w tym samym kierunku. Sąsiedzi twoi. Nieważne, gdzie mieszkają, w Afryce, na Antarktydzie, Asgarze, na Księżycu, nie wiem, co jeszcze tam wymyślą. Wszyscy idą w tym samym kierunku. W stronę miłości i w stronę akceptacji wszystkiego, co nas otacza. To jest jedyny sposób, żeby trafić na to szczęście. Naprawdę. Żadne używki ci nie pomogą w tym. Otumanią cię, tak, na dłuższy czas. Zabiorą ci czas, tak. Albo dzięki nim po prostu zobaczysz, że to nic nie pomaga. Tutaj masz wszystko, tu. Wszystko jest w twoim ciele. To od ciebie zależy cała nasza ludzkość, wszechświat, nie wiem jak to nazwać, czy to jest jakaś ludzkość w ogóle. Tyle wszechświatów równoległych, tyle rzeczy się dzieje naraz i trudno to nazwać jedną ludzkością. Pięknie, fajnie, że się spotykamy teraz tutaj. Życzę ci kolejnego cudownego dnia w raju. W każdej chwili, w szczęściu i w radości, w miłości. Życz tego sobie. Na wyciągnięcie ręki już jest, o tak. Wystarczy to wziąć i nieść. Weź to i unieś. Proste. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pa. Hej.